Ojcowie pustyni dla poszukujących. Bohaterem naszych spotkań z Ojcami Pustyni jest dzisiaj Abba Jan Tebańczyk. Jeśli chodzi o jego biogram, życiorys nie mamy większych wiadomości. Natomiast wiadomo jedynie to, że był uczniem Amoego. Posłuchajmy Apoftegmatu. Mówiono o małym Abba Janie Tebańczyku, uczniu Abba Amoego, że przez dwanaście lat usługiwał starcowi w chorobie i siedział ciągle przy nim na macie. Ale starzec nie zwracał na niego uwagi, mimo wszystkich jego trudów, ani razu nawet mu nie powiedział Bóg zapłać. Kiedy jednak już miał umierać i starcy się zebrali, Abba Amoe uchwycił go za rękę i powiedział: Bóg ci zapłać, bóg ci zapłać, bóg ci zapłać. I polecił go starcom mówiąc: To anioł, a nie człowiek. W dzisiejszym apoftegmacie dotyczącym Jana Tebańczyka mamy bardzo ważny problem: mianowicie troska o człowieka cierpiącego. Możemy powiedzieć dalej: Troska o człowieka odchodzącego z tego świata. Zauważmy, że Abba Amoe, który odchodzi z tego świata, chwyta za rękę Jana Tebańczyka i trzykrotnie wypowiada słowo Bóg ci zapłać, jakby trzykrotne wypowiedzenie miłości, trzykrotne wyrażenie wdzięczności. I mówi starcom, że to Anioł, a nie człowiek, a zatem dostrzega wielką dobroć Abba Jana Tebańczyka. To jest bardzo ważny problem w dzisiejszych czasach. Można by ten dzisiejszy apoftegmat, powiedzenie z Ojców Pustyni przyłożyć niejako do czasów współczesnych, do troski o ludzi starszych, samotnych, chorych, odchodzących. Myślę, że ten dzisiejszy apoftegmat, powiedzenie dotyczące Abba Jana Tebańczyka można odnieść również do osób posługujących w hospicjach. Czasem człowiek bardzo ciężko chory, być może nie ma sił na to, by podziękować temu, kto się nim opiekuje, ale zapewne poleca go panu Bogu. W tym powiedzeniu: Bóg ci zapłać, abba moje poleca swojego opiekuna, abba Jana Tebańczyka. Dzisiejsza apostymacie widzimy zatem niezwykłą troskę o człowieka cierpiącego, odchodzącego, troskę o kogoś, kto jest bliski potrzebuje także naszej bliskości. Jak ważne jest to, żeby człowiek starszy, cierpiący miał kogoś obok siebie kogo mógłby chwycić za rękę, polecić go Panu Bogu, wyrazić mu wdzięczność. Zauważmy jak to ważny problem dzisiaj, żeby człowiek mógł także z godnością odchodzić z tego świata w otoczeniu swoich bliskich wspólnoty osób, które się kocha a zatem, jak ważny jest ten uczynek miłosierdzia wobec osób cierpiących, wobec osób umierających. I dzisiaj Abba Jante Bańczyk nas tego uczy, że w życiu duchowym powinniśmy znaleźć zawsze czas na troskę o drugiego człowieka, właśnie tego cierpiącego. Być może spośród naszych bliskich jest ktoś, kto potrzebuje naszej obecności. Nie potrzeba wielu słów, zauważmy, Abba Jan Tebańczyk przez 12 lat usługiwał starcowi Abba Amoemu w chorobie i siedział przy nim ciągle na macie. Nic nie mówił, milczał, ale był, pomagał, był przy nim. Modlił się zapewne za niego. I to jest także jakiś, jakiś drogowskaz dla nas, że nasza obecność jest bardzo potrzebna osobom odchodzącym, żeby nie były samotne w tym najważniejszym momencie, kiedy mają za chwilę stanąć przed Bogiem. A zatem dzisiejsza powtekmat jest także upomnieniem się o dobrze pojętą miłość wobec bliźniego, wobec tego najbardziej cierpiącego, najbardziej potrzebującego, wobec człowieka, który za chwilę stanie przed sądem Bożym.